Witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Kania, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan mecenas Stefan Hambura, Dzień dobry, witam części rodzin smoleńskich. Państwa. Panie mecenasie, kolejna miesięcznica poprzedzona niezwykłymi wydarzeniami jak na wyjaśnianie smoleńskiej katastrofy, bowiem mamy już jakiś czas temu ekspertyzę Instytutu Zena w Krakowie, a później działania prokuratury. Ekspertyzę, która pokazała, że nie było głosu generała Błasika w kokpicie i się nie nagrał na czarnych skrzynkach. No i oczywiście ekspertyzę prokuratury, na podstawie której postawiono zarzuty oficerowi BOR, zastępcy generała Janickiego. Czy był pan dopuszczony do tych czynności? Jeżeli chodzi o ekspertyzę Instytutu Zena, no bardzo się zdziwiłem, że prokurator generalny, a konkretnie jego rzecznik, nie chciał mnie dopuścić do udziału w konferencji prasowej. Uważam to za duży skandal. Moje pytanie jest takie, czego obawia się prokurator generalny i prokuratura wojskowa? Nie ma już pana generała Parulskiego. Mamy nowego szefa prokuratury wojskowej, pana pułkownika Artymiaka. Według nieoficjalnych informacji mają być przesłuchani członkowie komisji Millera, mają być przesłuchani Rosjanie, którzy i wojskowi i urzędnicy, którzy podejmowali jakiekolwiek decyzje przed wizytą 10 kwietnia i 10 kwietnia. Czyli coś się zaczyna dziać w tym śledztwie. Ja zawsze mówię, po czynach ich poznacie. Na razie mamy tylko zapowiedzi czynów. Dla mnie takim podstawowym przesłuchaniem byłoby przesłuchanie premiera Tuska. I tu jest, bo pan premier Tusk posiada moim zdaniem bardzo dużą wiedzę, bo zapoznawał się z końcowymi konkluzjami, z raportem komisji Millera. Ale pan chyba składał wniosek o przesłuchanie pana premiera Tuska, tak, prawda? Oczywiście. Jeszcze za czasów generała Parulskiego ten wniosek został oddalony. Prokuratura poinformowała mnie pismem, że jeżeli doszłoby do przesłuchania pana premiera, to oczywiście zostanę wcześniej poinformowany o terminie, w którym pan premier miałby zostać przesłuchany, ażeby mógł wziąć w przesłuchaniu udział. Czyli prokuratura nie wyklucza przesłuchania premiera? No nie wyklucza. No ja myślę, że po tym, jak się dowiadujemy, że mają zostać przesłuchani członkowie komisji już byłego ministra Millera, no to na pewno też myślę, jak najszybciej chyba dojdzie i powinno dojść do przesłuchania pana premiera Tuska, bo z biegiem czasu pamięć ludzka zawodzi. Oczywiście, ale są jakieś dokumenty, ale przy okazji tych ekspertyz chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy oglądał pan wywiad pana prezydenta dla TVN24? Bo tam padły bardzo, powiedzmy, specyficzne słowa i specyficzne określenia, prawda? Ja oczywiście w następnych dniach wystąpię do prokuratury wojskowej z wnioskiem, ażeby pan prezydent Komorowski został w tej sprawie przesłuchany. A na jakiej podstawie pan prezydent Komorowski nie nadzorował pracy komisji Millera? Ale nie o to chodzi. Ale tutaj padły pewne sformułowania, które, no bym powiedział, zwróciły moją uwagę na to, być może pan prezydent posiada jeszcze dalej idącą wiedzę, aniżeli my wszyscy do tej pory. A z czego to wynika? Na jakiej podstawie pan tak sądzi? No bo coś tam były pewne sugerowane, bym powiedział, takie konkluzje, które mnie zadziwiły. Jakie na przykład? No, że tam mgła, inne rzeczy, tak, że tam... Znaczy nie, pan prezydent powiedział wyraźnie. Samolot się rozbił, ponieważ piloci lądowali w warunkach, w których nie powinni lądować. No właśnie, no to jeżeli pan prezydent ma taką wiedzę, no to chciałbym, ażeby się podzielił z prokuraturą tą swoją wiedzą, bo to jest dla mnie kluczowe, bo być może pan prezydent miał, czy ma dostęp do innych materiałów, a jeżeli nie wszyscy. Mieliśmy również w ostatnich dniach prezentację zespołu pana ministra Antoniego Macierewicza. Wiele osób zwróciło uwagę na nowe fakty i w ogóle nowe spojrzenie na katastrofę.
katastrofę, faktu, który jeszcze nie znaliśmy. Czy pan ma takie same odczucie? Widzę, że tutaj zespół pana ministra Macierewicza wykonał kawał dobrej roboty. Nie tylko sam zespół, ale również naukowcy, którzy współpracują z tym zespołem pod przewodnictwem pana profesora Biniendy. I no, zasmuciła mnie tylko jedna rzecz, że w odpowiedzi na tutaj ugruntowaną naukową analizę mamy tylko jakieś, bym powiedział, przypuszczenia, bym taką medialną nagonkę znowu. A tu, na profesorów, tak, na tak. Profesora Biniendy i profesora Nowaczyka. Ale ja mówię, nie ma, dla mnie tu również z tej strony wzywałbym innych naukowców, którzy są innego zdania, żeby przygotowali też również własne eksperty. Ale naukowcy, panie Belcnośro, naukowcy chcą. Przecież polscy fizycy chcieli zorganizować konferencję, chcieli prowadzić badania. Niestety nie znalazły się pieniądze rządowe na to. Stwierdzono, że nie ma pieniędzy i tej konferencji nie ma. Oni sami się zwrócili z taką inicjatywą, sami fizycy różnych specjalizacji chcieli przeprowadzić te badania, więc tutaj widać, że jest opór. O ile nie było, po wielkich trudach doszło do dymisji pana Edmunda Klicha, pana pułkownika Edmunda Klicha. Dymisji, która powinna być właściwie wiele już czas, jakiś czas temu, prawda? Dymisji tu powinno być o wiele więcej. Znaczy, kogo jeszcze? No myślę, na czele z panem premierem Tuskiem. Ja bym tak tylko powiedział, gdyby coś takiego zdarzyło się w Niemczech, to rząd, który w podobny sposób by się zachował, by się nie uchował. Że wejdę, jest to oczywiście absolutnie nieporównywalna sytuacja, ale mieliśmy w 2009 roku Love Parade, prawda? Doszło tam do tragedii, zginęli młodzi ludzie. Burmistrz się wtedy nie podał do dymisji. Kilka dni temu został odwołany w wyniku referendów przez obywateli. Czy myśli pan, to ja mówię, to nie jest nieporównywalne do katastrofy smoleńskiej, ale jednak pokazuje rolę obywateli. Czy myśli pan, że silna wola, ruch obywatelskiego doprowadzi do tego, że coś się zmieni w katastrofie smoleńskiej? Mamy za chwilę drugą rocznicę. Za chwilę będzie 10 kwietnia 2012 roku, minie 2 lata od katastrofy smoleńskiej. Czy jakieś inicjatywy oddolne, obywatelskie, bo już widać, że na ten rząd nie ma co liczyć, mogą coś zmienić, mogą coś pokazać światu? No myślę, że na pewno, ale powracając jeszcze krótko do dymisji i do zachowania prokuratury, nie tylko wojskowej, ale tutaj cywilnej w tej sprawie katastrofy, de facto tragedii smoleńskiej, powiedziałbym tylko tak, w Niemczech na pewno doszłoby do, byłyby co tydzień, co dwa tygodnie organizowane konferencje prasowe prokuratury, która by w takich sprawach wyjaśniała przyczyny. Informowała. Cała inna po prostu polityka informacyjna by się odbyła. Także tu tak samo te dwa tak zwane pseudo spotkania prokuratury wojskowej z rodzinami lub dwa pseudo spotkania premiera Tuska z rodzinami tutaj katastrofy smoleńskiej pokrzywdzonymi. To jak premier Tusk stwierdził, że coraz to gorzej mu to idzie, tak zaprzestał tych spotkań. Ale to było w poprzedniej kadencji, to było za kadencji poprzedniego rządu. No, ale tego samego premiera. Ja rozumiem, Przepraszam. Oczywiście. Tego samego premiera i premier Tusk, jak zobaczył w jaki sposób potraktował wdowę po Rzeczniku Praw Obywatelskich panią Kochanowską, chyba się spomiarkował, że to mu plus punktów nie przyniesie. Ja myślę, że tu nie chodzi o plus punkty, tu chodzi o dotarcie do prawdy. Za 2 miesiące druga rocznica smoleńskiej katastrofy. Wiadomo, że są szykowane różnego rodzaju obchody, różnego rodzaju inicjatywy. Co jeszcze można zrobić, żeby pokazać Europie i światu, że zginął polski prezydent, a z nim elita polskiego narodu? Ja myślę, że można to jeszcze, tę rocznicę można w bardzo dobry sposób umiędzynarodowić. Właśnie rozmawiałem z przedstawicielami klubu Gazety Polskiej Berlin Brandenburg i wystąpiłem do nich z taką inicjatywą, żebyśmy oplakatowali
takie główne miejsca lub bardzo takie często odwiedzane miejsca w Berlinie i to zebrali pieniądze i na własny koszt tam zawiesili plakaty przypominające drugą rocznicę tragedii smoleńskiej i myślę, że z tego miejsca chciałbym również zaapelować do innych klubów Gazety Polskiej rozsianych na całym świecie, a nie tylko klubów Gazety Polskiej, ale również osób dobrej woli, żeby na przykład w Waszyngtonie, Londynie, Brukseli, w Buenos Aires, Rio de Janeiro i gdzie indziej, żeby z tak zwanej obywatelskiej inicjatywy zawisły plakaty przypominające drugą rocznicę tragedii smoleńskiej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z towarzyszącymi mu osobami, razem 96 osób, bo to wtedy przypomni światu, że ta sprawa jeszcze nie została wyjaśniona. I przypomni również światu jeszcze cel wizyty, cel po co pan prezydent Kaczyński wraz z delegacją jechali do Katynia. Zgadza się. To nie była oficjalna żadna taka wycieczka, tak, wizyta. Tak. Jechali upamiętnić 70-rocznicę zbrodni katyńskiej. Zgadza się. I już rozmawiałem z pierwszymi przedstawicielami również firm polskich, ale nie tylko firm polskich, ale niemieckich, którzy przychylnie odnieśli się do tego projektu i na pewno będą wspierać to też finansowo, bo trzeba wykupić odpowiednią powierzchnię reklamową. A my na bieżąco będziemy informować Państwa o tych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.